na fioletowo. Oto Lucas Vázquez dziś dostał szansę gry od pierwszej minuty. Po raz pierwszy w tym sezonie La Liga zagra właśnie w wyjściowym składzie drużyny z Estadio Santiago Bernabeu. Spojrzał na zegarek. Hernández, Hernández gwizdze po raz pierwszy. Zaczynamy La Zabawę na Estadio Cornellà El Prat. Moja filozofia polega na tym, że to miałby duży problem Kike Sanchez Flores, a widzimy w jakiej sytuacji. Były skrzydłowy Walencji nabawił się tego urazu. Piłkarz niewysoki, 165 centymetrów w kapeluszu, a teraz uwaga, James to brata wrzutka. I znów jęk zawodu w sektorach zajmowanych przez Sylwę. Chwilą nierogładne zagranie od Pepe w kierunku Marcelo, musiał cofać się po piłkę. Marcelo nie zdążył utrzymać jej na placu boju, to pierwszy taki błąd. Pepe, który dziś gra zamiast Rafaela Varana, on rozegrał także 90 minut. Wygranym 5-2 meczu z Osasuną. Uwaga, ależ teraz fantastyczna okazja! Z rzędu następny skalp to Guardiola. 16 meczów. 16 meczów. No i to już jest wynik naprawdę robiący wrażenie. Wynik historyczny. Pytane było to Zidane na konferencji prasowej. Powiedział, o tym akurat nie myślę. Myślę tylko o tym, żeby wygrać ze Espaniolem i zdobyć 3 punkty. Uwaga, Marcelo, dobra szutka, gol! Gol! A jednak nie, jednak spalony! Ależ pięknie złożył się do tego strzału Benzema, ale bramka niezaliczona. Ma ochotę na pierwsze trafienie w tym sezonie. Karim Benzema mówił też Zinedine Zidane, że to normalne, że na początku ten rytm Karima Benzemy będzie dość wolny. No ale tutaj czy był spalony? Zobaczmy. Był. Był spalony, słusznie uznał asystent, by unieść chorągiewkę, też bardzo dobrze ustawiony, idealnie. Casemiro. Papakuli Diop. Na razie 2 mecze bez gola, bez asysty, ale też inne zadania ma Papakuli Diop. Przede wszystkim defensywne, niezła ta rzutka, ależ niewiele zabrakło. I znów bardzo bliski szczęścia Leo Batisto. Wydawało się już, że Espanyol też bardzo ładnie został powstrzymany przez Wiktora Sancheza. Luka Modric wyprzedził rywala i Real odzyskuje piłkę i znów buduje swoją akcję ofensywną. Cross, James. James poradził sobie z Diopem. James, James! I gol! I gol dla Realu Madryt! James Rodriguez! Ile razy był krytykowany. Mówimy, potrzebuje meczu na przełamanie. Uderzył bardzo precyzyjnie i daje Realowi prowadzenie już w doliczonym czasie gry. I to jest prawdziwa galaktyczna wersja Jamesa Rodriguez'a. Taka, jaką oglądaliśmy w ostatnich meczach reprezentacji Kolumbii, ale też taka, jaką widzieliśmy w tych sytuacjach. Galowe jedenastki, no bo James w takiej dyspozycji to jest piłkarz, który ma absolutnie podstawy ku temu, żeby grać w pierwszym zespole Realu Madryt. W jaki sposób poradził sobie z Pape Diopem? Już wtedy chyba piłkarze Espanyolu, David Lopez konkretnie przed Jamesem, mógł się spodziewać, jak ta sytuacja się zakończy. Lewa noga Jamesa Rodriguez'a to jest akurat klasa światowa. Nie mamy, drodzy Państwo, wiadra z lodem w naszej kabinie komentatorskiej, ale przyłożyłbym mojemu współkomentatorowi, bo chyba trochę się rozpędziłeś, Tomku, mówiąc o tym, że James wywalczył sobie miejsce w składzie, bo tak nie jest. Na razie ładny strzał. Jest w 11-11 Sports, a teraz piłka grana do Modricia. Modric, Benzema. Benzema, jeszcze James. Czy on nie wracał ze spalonego? Sędzia uznał, że nie. Jeszcze kontrolnie James spojrzał na asystenta. Jest Benzema! Ależ to byłaby bramka, gdyby tylko piłka wpadła do siatki, ale na drodze... ...tego starcia widzę mistrzów. Teraz jest Isco. Dobry powrót Felipe Caicedo. Felipe Caicedo ruszył na przebój. Zatrzymał go jednak Modric. Minął dwóch, zatrzymał się na Chorwacie. Felipe Caicedo i Real znów do ofensywy. Teraz uderzenie w kierunku dalszego słupka. Karima Benzemy. Piłka poszła jeszcze w kozioł, ale piąstkuje. Diego Lopez na rzut rożny. No dzisiaj bardzo dobry występ Diego Lopeza, może poza presją, ale jednak zdołał tę piłkę odegrać bardzo dokładnie. Marco Asensio. Karim Benzema. Z prawej strony już pokazał się Lucas Vázquez. Piłka grana do Carvajala, ależ dużo miejsca ma Vázquez. Carvajal teraz do Lucasa Vázqueza. Lucas Vázquez, płasko, gol! Gol! Karim Benzema! 2-0 Real Madrid prowadzi z Espaniolem. Czy to nie jest KO? Czy to nie jest już decydujący cios, po którym gospodarze nie podniosą się z desek? Mamy pierwsze trafienie Karima Benzemy w tym sezonie. Świetnie zachował się Karim Benzema, a za moment wejdzie Alvaro Morata. No i pytanie, czy ta bramka nie była przy okazji ostatnim kontaktem z piłką dla francuskiego napastnika, który w rewelacyjny sposób tutaj wygrał tę rywalizację z Davidem Lopezem. Lopez popełniał już błędy
W tych ostatnich meczach mówiliśmy o tym, że to jest defensywny pomocnik występujący na środku obrony. Oczywiście Karim Benzema nie takich zawodników jak David Lopez wyprzedzał w podobnych starciach, ale no to jest pytanie, które będzie wracało. Zwłaszcza wśród kibiców Espanyolu. Czy to jest rozwiązanie na środek obrony? Kike Sanchez Flores apelował... Realu Madryt, a więc to też pokazuje, że te rotacje, których dokonuje Zidane, one działają. To funkcjonuje i funkcjonuje naprawdę bardzo, bardzo dobrze. O, teraz prosty błąd, to niego Krosa, rozpędza się Batistą, pokazał się Caicedo Batistą. Uwaga, jak to się skończy, Caicedo na dwie raty, Caicedo i Kiko Garcia, fantastycznie! 22 września, w czwartek, później Celta, później Villarreal i wyjazd na Wyspy Kanaryjskie. Muchísimas gracias. Ostatni gwizdek Hernandeza. Real Madrid wygrywa czwarty mecz z rzędu w tym sezonie La Liga. Real Madrid pozostaje jedyną drużyną, która po czterech meczach ma komplet punktów. 12, 3 więcej niż kolejne drużyny. Mina Kike Sancheza Floresa sugeruje, że ta porażka chyba mimo wszystko była wkalkulowana w momencie, kiedy ten szkoleniowiec przejmował Espanyol. No ale też tak grający Real Madrid jest...